Thank you very much, Pastor Krzysztof. Dziękuję bardzo, pastorze. And it is wonderful to be here in Warsaw. Wspaniale jest być tutaj w Warszawie. This is our second visit to Poland. To jest nasza druga wizyta w Polsce. Last year we were here in April and we did 17 meetings in one week. I w zeszłym roku byliśmy bodajże w kwietniu i zrobiliśmy 17 spotkań w ciągu jednego tygodnia. This year we're doing 21 meetings in 2 weeks. W tym roku to jest 21 spotkań, ale w 2 tygodnie. We've been all over Poland. Podróżowaliśmy po całej Polsce. Speaking in churches, schools and 4 prisons. Przemawialiśmy w szkołach, w kościołach i w więzieniach. And you know, we have just been overwhelmed by the response. I jesteśmy wręcz powaleni tą odpowiedzią na nasze wizyty. Everywhere we've been to share and to encourage folks. Wszędzie tam, gdzie byliśmy, żeby się dzielić naszą historią i zachęcać ludzi. And it is wonderful to be with you here today. I wspaniale jest móc też być dzisiaj tutaj z wami. And had the privilege of listening to that wonderful praise group. Miałem przywilej słuchać tej wspaniałej grupy uwielbienia. Because I was clapping along with my toes. I klaskałem przy pomocy swoich stóp. I was just so excited. Byłem taki podekscytowany. To hear them again. I na sam początek tego spotkania. I'm going to take you back this morning to 1961. Cofniemy się dzisiejszego poranka do 1961 roku. Because in that year my mom went to the doctor. Dokładnie tego roku moja mama poszła do lekarza. And she said, "Doctor, I think I might be pregnant again." I powiedziała: "Doktorze, chyba znowu jestem w ciąży." And my mom had already suffered with morning sickness with the first 2 children. Moja mama doświadczała już takich ciężkich porannych mdłości przy 2 wcześniejszych dzieci. And the doctor gave my mom this new wonder drug. I lekarz dał mojej mamie ten nowy, wspaniały lek. Called thalidomide. Nazywał się talidomid. And my mom was not to know as a result of those 2 tablets. I moja mama nie wiedziała, że na skutek zażycia 2 tabletek. In September 1961. We wrześniu 61 roku. I was born in a hospital in Belfast in Northern Ireland. Urodziłem się w szpitalu w Belfaście w północnej Irlandii. With no arms. Bez ramion. As you can imagine, it was a big shock to my mom and dad. Możecie sobie wyobrazić, że był to duży szok dla moich rodziców. But today I am so thankful. Ale dziś jestem tak wdzięczny. That when my mom and dad saw me in that little cot. Że kiedy moi rodzice zobaczyli mnie w tym małym łóżeczku. And saw that smile on my face. I zobaczyli ten uśmiech na mojej twarzy. They said, "Brian, we couldn't help but accept you and love you." Powiedzieli: "Brian, nie mogliśmy się oprzeć, mogliśmy tylko przyjąć cię i cię kochać." You see, almost 10,000 babies were born in the early 1960s. Na początku lat 60. urodziło się ponad 10,000 dzieci. As a result of the drug thalidomide. Na skutek zażywania przez mamy tego leku talidomidu. And almost 30%, 3,000 were put into institutions or were adopted. I ponad 30%, około 3,000 tych dzieci zostało oddanych do ośrodków lub adoptowanych. Friends, I am so glad my mom and dad didn't take either of those options. Przyjaciele, jestem taki wdzięczny, że moi rodzice nie zdecydowali się na żadną z tych opcji. They loved me. Pokochali mnie. We had a pig farm north of Belfast. Mieliśmy farmę świń na północy Belfastu. And you know, people's attitudes to disability 57 years ago. I wiecie, nastawienie ludzi do osób z niepełnosprawnością 57 lat temu were so different from today. Było mocno inne niż jest dzisiaj. You see, back then you would have been shunned away, kept indoors. Wiecie, w tamtych czasach takie osoby się trzymało za zamkniętymi drzwiami. My mom would say she felt safe going out to feed the pigs and the ducks and the geese. Moja mama wolała, żebym gdzieś plątał się między świnkami i je tam karmił. You see, the animals didn't talk back. They didn't ask awkward questions. No wiecie, zwierzęta nic nie odpowiadały, one nie zadawały żadnych niewygodnych pytań. But if anybody came up the lane or the road up to the farmhouse. Ale gdy tylko ktoś się zbliżał drogą, podchodził do naszego płota. My mom's instincts would be to pick me up, take me into the house. Pierwszy instynkt mojej mamy podpowiadał jej, żeby mnie podnieść i schować w domu. Before anybody would see me. Zanim ktokolwiek mógłby mnie zobaczyć. But you know, one day one of the neighbors. Ale pewnego dnia jedna z naszych sąsiadek. A lady called Lily Bell. Kobieta o imieniu Lily Bell. And you know, when she saw me for the first time. Kiedy zobaczyła mnie po raz pierwszy. She said to my mom, "Isabel."
Powiedziała do mojej mamy: Izabel, is that Brian? Czy to jest Brian? In those days I had lots of curly blonde hair. W tamtym czasie miałem dużo takich blond loczków. And she said, isn't Brian cute? Isn't Brian lovely? Czy Brian nie jest uroczy, że on nie jest słodki? And I still am. I wciąż jestem. And you know, for my mom to hear those words. I wiecie, moja mama kiedy usłyszała te słowa. You see, my mom never thought anybody would say anything nice about me. Wiecie, ona się nie spodziewała, że kiedykolwiek ktokolwiek powie o mnie coś dobrego. You know, Lily Bell became a very dear and special friend to my mom. I Lily Bell została bardzo drogą, bliską przyjaciółką mojej mamy. You see, it'd be more than a year after I was born. Ponad rok po tym, jak się urodziłem. Before my mom and dad would get some answers why I was born with thorns. Dopiero po tym roku moi rodzice dostali jakieś odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się urodziłem. And Lily Bell was a great support and a friend to my mom in those early weeks and months of my life. I w tych początkach, tych pierwszych tygodniach, miesiącach mojego życia Lily Bell była dużym wsparciem dla mojej mamy. When I got that little bit bigger, kiedy trochę podrosłem, I used to see Lily Bell coming up the lane up to the farmhouse. Widziałem, jak Lily Bell podchodzi do nas do domu, zbliża się do drzwi. And when she came into the home, into our house, i kiedy wchodziła do nas do domu, she would sometimes have sweets. Czasami przynosiła jakieś słodycze. And with my toes, I could unwrap the wrapping paper. Ja przy użyciu stóp mogłem rozplątać te cukierki. Put the sweets in between my toes. Wkładałem sobie słodycz pomiędzy palce. And come up like this. I w ten sposób jadłem. And you know, Lily Bell said, "Wow, isn't that amazing?" I Lily Bell mówiła: "Wow, to jest niesamowite." What Brian can do with those toes. Co on jest w stanie zrobić przy pomocy palców? And you know, my mom never expected anybody to say anything nice about me. I wiecie, moja mama naprawdę nie spodziewała się, że ktokolwiek powie coś dobrego o mnie. And that was just the encouragement she needed. A to była zachęta, której ona bardzo potrzebowała. Yes, I had to learn to use my toes to eat with my toes. Oczywiście with musiałem a fork się or spoon. Nauczyć, jak jeść, jak karmić się przy pomocy moich stóp, trzymając w nich widelec czy łyżkę. And to put my clothes on with my toes. By zakładać ubranie przy pomocy swoich palców. But when I was 2 and 3 months old. Ale kiedy miałem 2-3 miesiące. My mom and dad said I was going to get my arms. Rodzice powiedzieli, że dostanę moje ręce. And I thought I was going to get real arms like my brother and sisters. I pomyślałem sobie, że one będą takie prawdziwe jak te, co mają mój brat i siostra. And I went over to Edinburgh in Scotland. I pojechaliśmy do Edynburga, do Szkocji. And I was only at the hospital a couple of hours. Byliśmy w tym szpitalu kilka godzin. When mom and dad said goodbye. I po tym czasie mama i tata powiedzieli do widzenia. I didn't know what the word abandonment meant. Nie wiedziałem, co znaczy słowo opuszczenie. But that's how I felt. Ale tak się właśnie wtedy czułem. You know, I used to cry myself to sleep on the pillow every night. Wiecie, każdego wieczoru usypiałem się płacząc do poduszki. Wondering, did my mom and dad still love me? Zastanawiając się, czy moi rodzice jeszcze mnie kochają. And after 3 weeks at the hospital. I po 3 tygodniach w szpitalu. I saw my first pair of arms. Zobaczyłem moją pierwszą parę ramion. Can we have the first little picture, please? Poprosimy pierwsze zdjęcie. Yeah, that's me when I was 2 and 3 months old. To jest moje zdjęcie, kiedy miałem 2-3 latka. And the next one, please. I prosimy następne. This picture, I'm 10 going on 11 years of age. I to jest zdjęcie, kiedy miałem 10-11 lat. And that picture, you can see arms. I na nim widać ramiona. But they're not like your arms. Ale to nie są takie ramiona jak wasze. These are called prosthetics. To są protezy. And you know, they were heavy. I wiecie, one były ciężkie. And had little pressure pads on my shoulders. One miały takie punkty nacisku na moich barkach. And as I moved my shoulders up and down. I kiedy tak ruszałem w górę, w dół moimi barkami. The arms would go up and down, in and out. To te ramiona się podnosiły do góry albo w bok. And you know, I had to learn to walk again. Wiecie, musiałem się na nowo nauczyć chodzić. Because of my balance. Bo miałem inną poczucie równowagi. And those arms hurt my shoulders. I te ramiona, one raniły moje barki. But after 10 weeks at the hospital. Ale po 10 tygodniach w szpitalu. One day mom and dad came back from Belfast. Któregoś dnia moi rodzice wrócili z Belfastu. And when I saw my father coming into the room. I kiedy zobaczyłem, jak ojciec wchodzi do pokoju. I ran over and jumped into his arms. Przybiegłem do niego i wskoczyłem mu w ramiona. But when I look at him. Ale kiedy na niego spojrzałem. Nope, nope, nope. Powiedziałem nie. I was cross. Cierpiałem.
Where had he been for the last 10 weeks? Gdzie byście byli przez ostatnie 10 tygodni? Because when you're only 2.5, it seemed like forever. Bo kiedy masz 2,5 roku, to 10 tygodni wydaje się jak wieczność. My mom would come into the room. Moja mama weszła do pokoju. And she shared with me in later years. She said, "Brian, the first time I saw you with those metal arms on." I kilka lat później powiedziała mi, że Brian, kiedy zobaczyłam cię z tymi metalowymi ramionami, I had to leave the room. Musiałam wyjść z pokoju. I didn't want you to see the tears coming down my cheeks. Nie chciałam, żebyś widział, jak łzy spływają mi po policzkach. And your daddy and I began to question, should we have ever left Brian in this hospital? I zaczęliśmy się zastanawiać z twoim tatą, czy dobrze zrobiliśmy, zostawiając cię w tym szpitalu. And would I ever accept those arms? I czy kiedykolwiek zaakceptuję te ramiona? But that day my mom and dad said the words I longed to hear. Ale tamtego dnia moi rodzice powiedzieli też słowa, które bardzo pragnąłem usłyszeć. They said, "Brian, we'll come to take you home." Powiedzieli: "Brian, przyjechaliśmy, żeby zabrać cię do domu." Back to Belfast. Z powrotem do Belfastu. My reactions go, yes. Mniej więcej tak zareagowałem. Mom and dad still love me. Tak, moi rodzice wciąż mnie kochają. And when we got home to the farm near Belfast. I kiedy przyjechaliśmy już do domu na tą farmę pod Belfastem. Boys and girls would come round to see me with my bionic arms. Przybiegali chłopcy i dziewczęta, żeby zobaczyć mnie z tymi bionicznymi ramionami. And some of the children would stick their fingers in the wee hooks of the arms. I niektóre dzieciaki zaczęły wtykać swoje palce w te haki, które były na końcu protez. And I wouldn't let go of their fingers. A ja nie puszczałem. And their fingers were going blue. No i w końcu tam się pojawiały siniaki na tych palcach. See, the professor said to my mom and dad, "Try and get me to wear those arms for 8 hours a day." Profesor w szpitalu powiedział moim rodzicom, żeby starali się, żebym nosił te protezy przez 8 godzin dziennie. I have to be honest here this morning. I muszę być z wami szczery. If I had them on for 20 minutes a day. Jeśli miałem je na rękach, na ramionach 20 minut dziennie. I thought it was 20 minutes too long. To miałem wrażenie, że to jest 20 minut za długo. Because I say to people, the only time these are my feet. Bo mówię zawsze ludziom, że jedyny czas, kiedy to są moje ręce, moje stopy. Are when I walk. To wtedy, kiedy chodzę. The rest of the time, they're my hands. W pozostałym czasie to są moje ręce. When I was 6.5 years old, my family went for a holiday to the Isle of Man. Kiedy miałam 6,5 roku, moja rodzina wybrała się na wakacje na wyspę Man. The Isle of Man is a small island between England and Ireland. Wyspa Man to jest taka mała wyspa pomiędzy Anglią a Irlandią. And I was not to know that that holiday in 1967. I nie zdawałam sobie wtedy sprawy, że te wakacje z 67 roku had a big impression upon my parents. Wywrą tak duże wrażenie na moich rodzicach. Because in 1973 years later. Bo 3 lata później w roku 70. We sold up the pig farm in Ireland. Sprzedaliśmy tą farmę świń w Irlandii. And we moved over to Douglas in the Isle of Man. I przeprowadziliśmy się do Douglas na wyspie Man. And by that time I had a younger sister, Gwen. W tym czasie miałem już młodszą siostrzyczkę Gwen. It was no problem for my 3 siblings getting into a wee primary school in Douglas. Trójka mojego rodzeństwa nie miała problemu z tym, żeby znaleźć szkołę. But no school in the Isle of Man would have me. Ale żadna szkoła na wyspie Man nie chciała mnie przyjąć. You see, friends, my mom and dad had to make tough love decisions. Przyjaciele, moi rodzice musieli podjąć bardzo trudną decyzję. It must have been hard. Musiało być im naprawdę ciężko. But I had to go back to a special disabled school. In Belfast. Ale musiałem wrócić do specjalnej szkoły z internatem w Belfaście. Friends, I was only 8.5 years old. Przyjaciele, miałem tylko 8,5 roku. And that meant that I'd be away for 9 months every year. A to oznaczało, że będę poza domem przez 9 miesięcy każdego roku. I'd only be home for Christmas, Easter, and 8 weeks in July and August. Byłem w domu tylko na Boże Narodzenie, Wielkanoc i na 8 tygodni w wakacje. You can imagine I was homesick. Możecie sobie wyobrazić, jak tęskniłem za domem. But you know, now as a boarder at the special school. Ale wiecie, teraz byłem już w szkole z internatem. I could cheat no longer with my metal arms. Nie mogłem już oszukiwać z noszeniem tych moich metalowych ramion. I had to wear them up to 8 hours from Monday to Friday every day. Musiałem je nosić od poniedziałku do piątku codziennie przez 8 godzin. And my shoulders would come out in all these blisters and wheels and cuts and bruises. I moje ramiona zaczynały być pokryte siniakami, zranieniami. Why did I have to wear these arms? Dlaczego musiałem je nosić? Because they just physically weighed me down. Bo one po prostu fizycznie mnie obciążały. And you know, sometimes with those arms on, I'd go up to good solid walls and bash them against the walls. Czasami kiedy je miałem na sobie, rozglądałem się za jakąś solidną ścianą, żeby je o nie rozwalić. Friends, that's how desperate I was. Naprawdę byłem zdesperowany.
But you know, sometimes people ask me, Brian, were you ever angry when you were a boy? Czasami ludzie mnie pytają, Brian, czy kiedy byłeś chłopcem, to zdarzało ci się, że byłeś wściekły? The answer is yes. I odpowiedź brzmi tak. You see, when I lived just north of Belfast when I was a little boy. Wiecie, kiedy opuściłem północny Belfast, kiedy byłem małym chłopcem. Boys and girls accepted me. Kiedy tam żyłem w Belfaście, to chłopcy i dziewczynki z otoczenia mnie akceptowali. They were my friends. Oni byli moimi przyjaciółmi. We play games together. Graliśmy razem, bawiliśmy się. But you know, the picture we're going to bring up when I'm 10 going on 11 with the arms on. Możemy przejść to zdjęcie, kiedy mam 10-11 lat z tymi metalowymi rękami. Sometimes boys and girls would be laughing at me and teasing me and knocking me over because I was different. Czasami chłopcy i dziewczynki mnie przedrzeźniali, przezywali mnie albo mnie przewracali, bo byłem inny. Today we call that bullying. Dzisiaj to się nazywa prześladowaniem. And I couldn't understand why would children be so cruel to another child. A ja nie mogłem zrozumieć, jak dzieci mogą być tak okrutne wobec innego dziecka. I did something I know I should never have done. I robiłem coś, czego wiem, że nie powinienem był robić. In the summer months on the Isle of Man. Kiedy przychodziło lato i spędzałem je na wyspie Man. I would put my arms on once or twice. Zakładałem tam raz czy dwa razy moje metalowe ramiona. And I would seek out that boy or girl who had knocked me over. I szukałem chłopca czy dziewczynki, którzy mnie przedrzeźniali. And when they got within my range. I kiedy znajdowali się w moim zasięgu. With the metal hook of those metal arms. To używałem tego metalowego haka, tych metalowych ramion. I used to go boom! I ich waliłem. And you know, I'd nearly knocked them out. I wiecie, prawie tam potrafiłem ich przewalić na ziemię. I went home and said to my mom and dad, I've done something terrible. No ale potem biegłem do mamy, do taty, mówiłem, zrobiłem coś strasznego. They say, Brian, you mustn't do that. A rodzice na to, no Brian, nie możesz tak robić. You must say sorry to the child and to their parents. Musisz teraz przeprosić to dziecko i rodzica. I have to be honest, I didn't want to say sorry. I muszę być z wami szczery, nie miałem ochoty na te przeprosiny. But I did. Ale to robiłem. But you know, do you see this picture that's up on the screen? Ale wiecie, kiedy patrzycie na to zdjęcie na ekranie. I'm 10 going on 11 years of age. Mam tylko 10 czy 11 lat. And I remember saying, God, I don't like you, God. I mówiłem wtedy, Boże, nie lubię cię. Because you've made me so different from the other boys and girls. Bo sprawiłeś, że jestem tak inny od innych dziewcząt i chłopców. And why do I have to struggle with these metal arms? Dlaczego muszę się tak zmagać z tymi metalowymi ramionami? And I thought I had no future. I myślałem, że nie ma przede mną przyszłości. And at my lowest point I said, God, I wish that I was never born. I w najgorszym momencie życia mówiłem, Boże, chciałbym, żebym się nigdy nie urodził. Isn't that sad to feel like that? Czy to nie jest smutne tak się czuć? But I know that Pastor Christoph would, and the team here at the church would not want me to finish my story on a sad note. Ale wiem, że ani Pastor Krzysztof, ani cała tutaj ekipa w kościele nie chcieliby, żebym skończył moją historię na tym najgorszym momencie. Because my 13th year. Bo przyszedł rok mój 13. rok mojego życia. 1974. 1974. I call it glorious year. I nazywam go chwalebnym rokiem mojego życia. I quickly will share two quick stories. Podzielę się krótko dwiema historiami z tego roku. The first one was the teacher at my special school in Belfast. Pierwsza dotyczyła nauczycielki w mojej szkole w Belfaście. She said, "Brian, we've got good news for you." Przyszła i powiedziała, "Brian, mam dla ciebie dobre wieści." She said, "The doctors in Edinburgh in Scotland." Powiedziała lekarze w Edynburgu w Szkocji. The physiotherapists and occupational therapists at school. Fizjoterapeuci też w twojej szkole. They've all come to the same decision. Oni wszyscy podjęli wspólną decyzję. No longer do you have to wear your arms. Nie musisz już dłużej nosić swoich metalowych ramion. Friends, I'm deaf in my right ear. Przyjaciele, byłem szczęśliwy. And that day I said, pardon. Jestem głuchy na prawe ucho, więc zapytałem, słucham? She said, no longer do you have to wear those arms. A powiedziała, nie musisz już dłużej nosić tych metalowych ramion. You see, friends, for 11 and a half years. Przyjaciele, przez 11 i pół lat. I'd been protesting that those arms were no good. Protestowałem i mówiłem, że te ramiona są niefajne. And at last they were listening. I w końcu posłuchali. That day I said, yes! Tamtego dnia powiedziałem, tak! Yippee! W końcu!
No more metal arms. Żadnych więcej metalowych ramion. That day the teacher took those arms off my wee shoulders. Tamtego dnia nauczycielka zdjęła te ramiona z moich ramion. She put them in the cupboard. Wrzuciła je do szafy. She locked them with the cupboard. Zamknęła. Locked them with the key. Zamknęła na klucz. And I said, can I have the key for the cupboard? A ja zapytałam, czy mógłbym dostać klucz do tej szafki? See, I thought 3 months later. Wiecie, bo się obawiałem, że 3 miesiące później out again would come the old metal arms. Znów ktoś je wyciągnie i na mnie nałoży. Friends, I'm now 57 years old. Przyjaciele, mam 57 lat. And that 44 years ago. I od 44 lat. Isn't that good? Nie mam tych rąk. To nie wspaniałe? Well, I think it is. Ja myślę, że to jest wspaniałe. But you know, something even better happened in my 13th year. Ale wiecie, w 13 roku mojego życia stało się coś nawet lepszego. You know, as a boarder at the special school, wiecie, mieszkałem w szkole z internatem. It was compulsory to go to church on Sunday morning. I w tej szkole obowiązkowo musieliśmy chodzić do kościoła w niedzielę rano. And you know, I used to pretend I was sick come Sunday morning. I ja w niedzielę rano udawałem, że jestem chory. I was never sick on Saturday night. Nigdy nie byłem chory w sobotę wieczór. Because match of the day was on. Bo wtedy był mecz w telewizji. The football. Football. And the staff used to say, Brian's always in great form on a Saturday night. I nauczyciele mówili, no Brian zawsze jest w świetnej formie w sobotę wieczór. But he's not in good form on Sunday morning. Ale w niedzielę rano już nie. You see, friends, I didn't want to go to church. Przyjaciele, nie chciałem chodzić do kościoła. Because I was angry with God. Bo byłem zły na Boga. But I had a friend at school called Alan. Ale miałem w szkole takiego przyjaciela, Alana. Alan was born with cerebral palsy. Alan urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Which meant that Alan's arms would wave about uncontrollably. To znaczy, że jego ręce się tak trzęsły niekontrolowalnie. We were unsteady on his feet. A był taki trochę niestabilny na nogach też. And I used to think Alan was crazy. I ja sobie myślałem, że on jest zwariowany. Because not only did he go to church on Sunday morning. Bo nie tylko chodził do kościoła w niedzielę rano. But he'd go on Sunday nights. Ale chodził też w niedzielę wieczór. I said, Alan, you're daft. Powiedziałem, mówię, Alan, zwariowałeś? I'd been in the morning. Byłeś już rano. And that was enough for me. I to starczy, mi to już wystarczy. He came back one night from church. A on któregoś wieczoru wrócił z kościoła. And when he saw him, he said, Brian! I kiedy mnie zobaczył, powiedział, Brian! Guess what happened to me tonight at church? Zgadnij, co mi się dzisiaj przytrafiło w kościele. I become a Christian. Zostałem chrześcijaninem. Jesus has forgiven me. Jezus mi wybaczył. Of all my sins. Wszystkie moje grzechy. And you know, at that time I said, Alan, that's good for you. I w tamtym momencie powiedziałem, no, dobra, fajnie, fajnie ci. Having Jesus as your savior and your best friend. Jezus jest twoim zbawicielem i twoim najlepszym przyjacielem. But I wasn't ready to hear about Alan's God. Ale ja nie byłem gotowy, żeby słuchać o tym Bogu Alana. You see, you can say you're a Christian. Możesz mówić, że jesteś chrześcijaninem. But what difference does it make in your life? Ale jaką różnicę sprawia to w twoim życiu? I watched Alan in the days and weeks after he became a Christian. Obserwowałem Alana w kolejnych dniach i tygodniach po tym, jak został chrześcijaninem. Alan seemed to have a joy and a peace in his heart. Wydawało się, że ma w swoim sercu radość i pokój. That I didn't have. A ja ich nie miałem. And you know, Alan prayed for all the 40 children who were boarders. I wiecie, Alan modlił się o wszystkie 40 dzieci, które mieszkały w tym internacie. And I am aware that at least 9 of those 40 children, or sorry, those 40 children became Christians. I wiem o przynajmniej 9 spośród tych 40, które zostały chrześcijanami. And you know who they all say was a major influence in them coming to Jesus? I wiecie, kto był największym wpływem na to, że zostały one chrześcijanami? Alan. Alan. Because Alan prayed that God would melt all our hearts. Bo Alan modlił się, żeby Bóg zmiękczył nasze serca. I thought I was a hard nut. Ja myślałem, że jestem tym twardym. God's not going to get me. Że Bóg się do mnie nie dobierze. But you know, I went past his room one day and I heard him praying about asking Jesus to come into my heart. Ale wiecie, mijałem kiedyś jego pokój i usłyszałem, jak Alan modli się, żeby Jezus przyszedł do mojego serca. And I was boiling up inside and I was angry with Alan. Cały się zagotowałem w środku i wściekłem się na Alana. But about 8 months after Alan became a Christian. Ale potem, jak Alan został chrześcijaninem. About 10 o'clock at night. Jakieś 8 miesięcy później, o 10 wieczorem. Beside my bed, I said, Alan, I'll never be good enough to get into God's heaven. Siedziałem sobie na łóżku i mówiłem, Alan, ja nigdy nie będę wystarczająco dobry, żeby wejść do nieba. And Alan said, Brian, you've got it in one. You're right. I Alan powiedział, no, masz tu rację, masz rację. You'll never be good enough to get into God's heaven. Nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, żeby się dostać do nieba. Alan said, Brian,
the only way you can get right with God. Alan powiedział, jedyny sposób, żeby wyrównać rachunki z Bogiem, is through Jesus. To przez Jezusa. He quoted that wee verse in Romans chapter 3, verse 23. Zacytował mi fragment z Rzymian 3:23. Where says that we all have sinned. Gdzie jest napisane, że wszyscy zgrzeszyliśmy. I wszystkim brak nam Bożej chwały, nie doskakujemy do Jego standardów. I nikt z nas przy pomocy dobrych uczynków nie jest w stanie dostać się do nieba. Nie możemy wypracować sobie drogi do nieba. Alan powiedział, że jest tylko jeden sposób, by zawrzeć pokój z Bogiem. And that is through Jesus. I to jest przez Jezusa. He quoted that wee verse in John's Gospel, chapter 14 and verse 6. Zacytował mi fragment z Ewangelii Jana 4:16. Where Jesus said, I am. Gdzie Jezus powiedział, ja jestem. I am means the all-sufficient one. Ja jestem tym, który wystarczy. I am the way, the truth and the life. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. No one can have a relationship with God in heaven. Nikt nie może mieć relacji z Bogiem w niebie. Except through me, Jesus. Jak tylko przeze mnie, przez Jezusa. Alan said, Brian, you have to believe. Ale powiedział, Brian, musisz uwierzyć, that Jesus died on that cross 2000 years ago. Że 2000 lat temu Jezus umarł na krzyżu. He shed his precious blood. Przelał swoją cenną krew. For all your sins, za wszystkie, all the wrong things you've done wrong, Brian. Za wszystkie twoje grzechy, za wszystko to, co ty zrobiłeś źle. And on that third day, Jesus rose again. I trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał from the grave. Z grobu. I said, Alan, what do I have to do? Zapytałem Alan, co ja muszę zrobić? He said, Brian, you need a changing. A on powiedział, Brian, potrzebujesz zmiany. The Bible calls that repentance. Biblia nazywa to nawróceniem. It means a turning around 180 degrees. Czyli musisz się obrócić o 180 stopni. It's a changing in our minds. To jest zmiana, która zachodzi w umyśle. The devil wants to hold on to our minds. Diabeł chce się dobrać do naszego umysłu. It's a changing in our hearts. To jest zmiana w naszego serca, our attitudes, our naszego behavior. Nastawienia, zachowania. And over the previous weeks, the Holy Spirit had been convicting me because Alan was sharing stories in his Bible about Jesus. I podczas kolejnych tygodni Duch Święty pracował w moim sercu, przekonywał mnie, bo Alan dzielił się historiami o Jezusie. And friends, that night I was desperate. I przyjaciele, tamtego wieczoru byłem zdesperowany. Because I wanted Alan's Jesus. Bo chciałem tego Jezusa Alana. And shortly after 10 o'clock at night, I krótko po 10 wieczorem I cried out to God. Zawołałem do Boga. Friends, that's just prayer. Taką prostą modlitwę. And I said, God, would you hear my prayer? I powiedziałem, Boże, czy Ty słyszysz moją modlitwę? Lord, I'm a mess. Panie, jestem w proszku. I've sinned through knocking kids out with the metal arms. Zgrzeszyłem, biłem dzieciaki tymi metalowymi rękami. I've cursed you, God, and blasphemed you. Przeklinałem Tobie, Panie. And turned my back away from you. Odwróciłem się od Ciebie. And that night I cried out to God, said, God, would you forgive me? I tamtego wieczoru wołałem do Boga, Boże, czy Ty mi wybaczysz? For all I've done wrong. Za wszystko to, co zrobiłem nie tak. Friends, that night God heard my wee cry, my wee prayer. Przyjaciele, tamtego wieczoru Bóg usłyszał moje wołanie. And Jesus came into my heart. I Jezus wszedł do mojego serca. Wiecie, w pierwszych tygodniach mojego życia to rodzice mnie przyjęli. Here I am, 13 years old. A oto mam 13 lat. And you know, God accepted me. I wtedy Bóg mnie przyjął. He loved me. Kochał mnie. He just adopted me into his family. On po prostu przyjął mnie, adoptował mnie do swojej rodziny. Przyjaciele, miałem w swoim sercu radość, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem. I Alan powiedział, Brian, przez następne tygodnie, dni, dziel się z innymi tym, co dzisiaj wieczorem się wydarzyło. I wiecie, ludzie, nauczyciele w szkole zaczęli zauważyć we mnie zmianę. Bo nie tylko chodziłem w niedzielne poranki do kościoła, but I was going on Sunday night as well. Ale chodziłem też w niedzielę wieczór. You see, when you become a child of God, God puts new desires and new longings in your heart. Wiecie, kiedy zostajesz dzieckiem Bożym, to Bóg wkłada w twoje serce nowe pragnienia, nowe marzenia. You want to be with God's people. Chcesz przebywać z Bożymi ludźmi.
And you know the prayers, just like the wonderful prayers we've had today. I wiecie, modlitwa to jest tak to wspaniałe uwielbienie, które dzisiaj mieliśmy. You know, we all need to be encouraged. Wiecie, wszyscy potrzebujemy zachęty. And I wanted to be with God's people. A ja chciałem być pośród Bożych ludzi. When I was 17 years old. Kiedy miałem 17 lat. We're going to go to the next picture, please. Kolejne zdjęcie poprosimy. To z samochodem. You see a picture of me there in a car? Widzicie, siedzę sobie w samochodzie. It's my car. To jest mój samochód. Do you know when I was 17 years old, I learned to drive a car. Kiedy miałem 17 lat, nauczyłem się prowadzić samochód. Today they're talking about these driverless cars. Dzisiaj, wiecie, słyszymy o tych samochodach bez kierowcy. Friends, it's not new. Wiecie, to nie jest coś nowego. I've been doing it for 40 years. Ja coś takiego robię od 40 lat. I have a plate on the floor. Mam taki, wiecie, talerz taki na podłodze w samochodzie. And as I turn that a plate round with my toes, i kiedy kręcę nim przy pomocy swojej stopy, the big wheel goes around. To kierownica się sama porusza. It's an automatic. To jest automatyczny samochód. And there's also a little box of controls, like a remote control for your television. Ma też takie pudełeczko po prawej stronie, jak trochę pilot do telewizora. With 12 buttons. Jest tam 12 przycisków. And with my right foot, I know all those buttons that do the lights and the wipers and the indicators, the horn and everything. Przy pomocy moich palców prawej stopy, ja tam naciskam i one obsługują wszystkie te wycieraczki i klakson i kierunkowskazy i całą resztę atrakcji. And you know, I had 12 one-hour lessons. Wiecie, miałem 12 jednogodzinnych lekcji. And you know, I passed my test. I potem zdałem za pierwszym razem na prawo jazdy. Woo! Isn't that great? To nie wspaniałe? Do you know, when I was a little boy, there was one word my mom and dad would never let me use. Wiecie, kiedy byłem małym chłopcem, było taki jeden zwrot, którego moi rodzice nie pozwalali mi używać. Never say the word can't or cannot. Nigdy nie mów słowa nie umiem, nie mogę. But try, try, try. Zamiast tego próbuj, próbuj i próbuj. Look to your potential. Patrz na swój potencjał, and not your limitations. A nie na swoje ograniczenia. And now especially I had Jesus living in my heart. Szczególnie teraz, kiedy Jezus żyje w moim sercu. He was able to calm me down. On był w stanie mnie uspokoić. When I came to my test. Kiedy przyszedłem na egzamin. Normally I have a couple of words above the picture. Zwykle nad tym obrazkiem z samochodem jest tam parę słów napisanych. And it says, get ready to pray. I tam jest napisane, przygotuj się do modlitwy. If there's anybody in our gallery today, i jeśli ktoś tutaj dzisiaj na sali and you're struggling to pray, ma problem z modlitwą, friends, I can get you praying. To ja wam mogę pomóc. What you do is you come over to Belfast, zapraszam was do Belfastu and come for a drive in Brian's i car. Zapraszam na przejażdżkę w moim samochodzie. I'll get you praying. Od razu się będziecie modlić. You'll be saying, Lord, that man's crazy. Będziecie wołać, Boże, ten człowiek jest zwariował. I drive that car with these toes. Jak on prowadzi samochód przy pomocy swojej nogi? May, how much is your prayer life improved? May, jak bardzo się poprawiło twoje życie modlitwy? Jakieś 20,000 times. 20,000 fold. A, jakieś 20 tysięcy razy się poprawiło jej życie modlitwy od podjeżdżą razem. Joking? Żartujesz? Definitely nie. Not. Nie, nie żartuję. But isn't it great to be able to drive a car? A czy to nie jest wspaniałe móc prowadzić samochód with my toes for przy pomocy stopy? 40 lat. And the next picture, please. Kolejne zdjęcie prosimy. Look at that, friends. Spójrzcie na to. Do you know, I used to wonder, would I ever get married? Wiecie, zastanawiałem się, czy kiedykolwiek się ożenię. Would a girl ever fall in love with a man with no arms? Czy jakaś dziewczyna zakocha się w mężczyźnie bez ramion? You know, 22 years ago. 22 lata temu. May came over to the Isle of Man to work in the bank. May przeprowadziła się na wyspę Man, żeby pracować w banku. And I was working in the church. A ja wtedy pracowałem w kościele. And my responsibility was pastoral visiting. I moją odpowiedzialnością było odbywanie spotkań duszpasterskich. Visiting people in their homes and hospital visits. Odwiedzałem ludzi w domach, w szpitalach. And my two senior colleagues said, Brian, give me a wee visit. I moich dwóch starszych kolegów powiedziało, wiesz co, Brian, idź odwiedź May. And you know, May got out the coffee and the Kit Kats, the chocolate bars. A, May bardzo lubiła kawę i te takie czekoladki, Kit Katy. And you know, my heart was going bubbly, bubbly, bump. A moje serce zaczęło, wiecie, podskakiwać. I said, Lord, May's a lovely girl. Powiedziałem, Panie, May jest fajną you know, dziewczyną. I was shy. Ale ja byłem nieśmiały. Would you believe that? Uwierzylibyście? No. Do you know, not that occasion, but 18 months later, I said, May, would you
Be my wife. To nie było przy tej pierwszej wizycie, ale jakiś czas później zapytałem May, czy zostaniesz moją żoną? And May said yes. A May powiedziała tak. Woo! That was the year 2000. To było w 2000 roku. And you know, friends, over the last 19 years. I wiecie, przyjaciele, przez ostatnie 19 lat my wife and I have traveled to over 34 countries around the world. Zjechaliśmy z żoną ponad 34 kraje na całym świecie. As far as Australia, Japan, Korea, Australia, Japonia, Korea, Afryka, all over Europe, po całej Europie, Skandynawia, 6 times to Brazil, 6 razy byliśmy w Brazylii and North America. I Ameryka Północna. There's a wee verse in Ephesians 3, verse 20. Tak jak czytamy w liście do Efezjan, and it says, He is able, God is able to do immeasurably more. Then we ask or imagine. Gdzie jest napisane, że Bóg jest w stanie dokonać o wiele więcej ponad to, o czym marzymy, czy czego pragniemy. According to God's power, według mocy działającej w nas. That's our God. To jest nasz Bóg. You know, we should never be surprised with God. Wiecie, nigdy nie powinniśmy być zaskoczeni Bogiem. I've also written my life story. Spisałem też historię mojego życia. Why I wrote my story is because sadly in Brazil they still use the drug thalidomide. Napisałem ją dlatego, że niestety w Brazylii wciąż stosowany jest ten lek talidomid. Not for morning sickness. Nie używa się go na poranne mdłości. But because of leprosy. Ale na trąd. And when I saw a program in 1993 about Brazil. I kiedy w 93 roku zobaczyłem program telewizyjny o Brazylii. God put up my heart to help those children. Bóg poruszył moje serce, żeby pomóc tym dzieciom. And so I wrote, Look, no hands. Więc napisałem książkę Patrz, nie mam rąk. And Johnny Erickson Tada kindly did the forward. I Johnny Erickson Tada napisała do niego wstęp. And the book came out in the year 2000. I w 2000 roku ta książka została wydana. The same year we got married. W tym samym roku się pobraliśmy. And we give God all the glory that my story is now into its 23rd reprint. I dzięki ku Bożej chwale ta książka doczekała się 23 wznowień. And all the profits are helping disabled children in Brazil and around the world. A wszystkie zyski z tej książki są przeznaczone na pomoc dla niepełnosprawnych dzieci w Brazylii i w innych miejscach świata. I think we've only got 2 copies left down at the back. Chyba zostały mi tylko 2 egzemplarze z tyłu. They're normally 50 zlotys each. Normalnie kosztują 50 zł. I'm still gonna offer them at 20 zlotys each. Wciąż zaoferuję je dzisiaj za 20 zł. The first 2 people that get to the back. Pierwsze 2 osoby, które dotrą do tyłu do stolika. And I will write your name in the book with my toes. I mogę napisać twoje imię przy pomocy stóp tam z tyłu przy stoliku. I've also got DVDs. Mamy też DVD. This is 60 minutes of me sharing my story. To jest w ciągu 60 minut dzielę się historią mojego życia. Because today you're only getting 22 minutes. Bo dzisiaj było tam tylko 20 czy 30 minut. And you know, these are free. I one są za darmo. And there's plenty of them at the back. I ich mamy jeszcze całe mnóstwo z tyłu. They're in English. Są po angielsku. But you know, if you want to help to learn English, listen to Brian's story many times. Ale wiecie, może to będzie przydatne w praktykowaniu waszego angielskiego. And also have your heart encouraged. I może też wasze serce dozna zachęty. I've also got little two cards. Mamy też takie małe karteczki. And on the back I've written best wishes, Brian and May, written with Brian's toes. I z tyłu jest napisane najlepsze życzenia od Briana i May, napisane przy pomocy stopy. We've got plenty of these on the table at the back. Ich też mamy mnóstwo tam z tyłu. And they're free. I one są za darmo. And I can write your name with my toes. I mogę też napisać tam twoje imię przy pomocy stopy. Oh dear, my time is gone. Oops, right. Czas się kończy. Well, quickly do the last 5 minutes. The next picture, please. 3-5 minut. No, kolejne zdjęcie prosimy. These are some of the 146 families we've helped in Brazil. To jedna ze 146 rodzin, którym pomogliśmy w Brazylii. The first one is Miriam. Pierwsza to jest Miriam. She was born with no hands. Urodziła się bez rąk. And we're able to buy her a scooter. I kupiliśmy jej skuter. And the next one, please. Kolejne. This is Franciela. To jest Franciela. Very typical thalidomide disability. Bardzo typowe objawy po tym leku. Little hands at her shoulders and little feet at her hips. Takie bardzo małe rączki i stópki. She came 12 hours in a bus to São Paulo. Ona jechała 12 godzin do São Paulo w autobusie, żeby się spotkać. And we're able to buy her the specially adapted electric wheelchair. I kupiliśmy jej taki specjalnie przystosowany elektryczny wózek. The next one, please. Kolejne zdjęcie. There's Pedro. To jest Pedro.
Brazil soccer. Brazylia lubi piłkę nożną. I jemu też kupiliśmy skuter. Następne zdjęcie. To jest Moses. He lives in Recife on the coast of Brazil. On mieszka na wybrzeżu Brazylii. And his family are extremely poor. I jego rodzina jest bardzo biedna. We were asked if we could buy them a house. Zapytano nas, czy możemy im kupić dom. And you know, between 4,000 and 5,000 zlotys. I wiecie, ten dom kosztował od 4,000 do 5,000 złotych. You see there on the right, their new house. Oni stoją sobie na tym zdjęciu przed swoim nowym domem. Because before that they were living in a shack at Tin Huts. Wcześniej mieszkali w takim szałasie. And when we met the family, they were so overwhelmed. I kiedy spotkaliśmy tę rodzinę, oni byli bardzo rozradowani. And a day of much tears. I dużo łez się polało tego dnia. But tears of joy. Ale to były łzy radości. And the next one, please. Kolejne zdjęcie. There's a lady called Johnny Erickson Tada. Ta pani nazywa się Johnny Erickson Tada. I met Johnny back in 1992 in Holland. Poznałem ją w 1992 roku w Holandii. Also in Belfast. A spotkaliśmy się też w Belfaście. London. W Londynie. And California. W Kalifornii. And we work in partnership with Johnny and friends. I pracujemy w partnerstwie z organizacją Johnny i Przyjaciele. Through their partners in the United Kingdom. Jesteśmy ich partnerami w Wielkiej Brytanii. Called Through the Roof. Organizacja nazywa się Przez Dach. Next one, please. Kolejne zdjęcie prosimy. They have a project called Wheels for the World. Oni mają taki projekt Wózki dla Świata. And we are delighted in the last 8 years. I w ciągu ostatnich 8 lat. We've raised enough money to get 1,085 wheelchairs. I w ciągu ostatnich 8 lat zebraliśmy pieniądze, by kupić 1,085 wózków. And they've been sent out to 6 African countries. I zostały one posłane do 6 krajów Afryki. As well as Kosovo and Eastern Europe. I do Kosowa. Next one, please. Kolejny slajd. This is the penultimate picture. We also another project we have is solar-powered audio Bibles. To jest taki kolejny projekt, zasilana słonecznie Biblia audio. Because sadly in African nations, niestety w wielu krajach afrykańskich, the attitudes to children with disability, to nastawienie do dzieci z niepełnosprawnością, is like what it was in Ireland back in 1960, jest mniej więcej takie jak w tych latach 60. w Irlandii. These children don't get an education. Dzieci nie dostają edukacji. So these solar-powered audio Bibles. Więc te zasilane słonecznie Biblie audio. They cost 100 zlotys each. Każda z nich kosztuje 100 zlotych. They can listen to the stories of Jesus. Dzięki nim mogą słuchać historii o Jezusie. Because May, my wife and I are longing. Bo naszym pragnieniem, mojej żony May. Not only to help children in practical ways. Jest to, by nie tylko pomagać dzieciom praktycznie. But our longing is that they become mighty oaks of righteousness. Ale naszym pragnieniem jest to, żeby one były w pełni usprawiedliwione. They come to know and to love Jesus. Żeby mogły poznać i pokochać Jezusa. We've already raised money for 550 of these. Zebraliśmy już środki na 550 takich Biblii. In the last 4.5 years. Przez 4,5 roku. And what a joy to give them out. To jest ogromna radość móc je rozdawać. And we pray that people will listen. I modlimy się, że ludzie będą słuchać. God will transform their lives. A Bóg będzie przemieniał ich życie. Finally, I want to finish with Psalm 139. I chcę zakończyć Psalmem 139. And verse 14. 14 werset. Where it says, I praise you, God. Gdzie jest napisane, wysławiam Cię, Boże. Because I am fearfully and wonderfully made. Że cudownie mnie stworzyłeś. You see, friends, for the first 13 years of my life. Wiecie, przyjaciele, przez pierwsze 13 lat mojego życia. I thought I could run away from God's presence. Myślałem, że będę w stanie uciec od Bożej obecności. But I am so glad that God caught up with me. Ale jestem tak wdzięczny, że Bóg za mną nadążył. And God melted my heart. I Bóg rozpuścił moje serce. And he used my friend Alan. I użył mojego przyjaciela Alana. Alan had the courage to share with me the best news. Alan miał odwagę, żeby podzielić się ze mną najlepszą wiadomością. Anyone could share with a friend. Najlepszą przyjemnością, wiadomością, jaką ktoś się może podzielić z przyjacielem. He introduced me to Jesus. On przedstawił mnie Jezusowi. My challenge in closing is this to each one of you today. I chcę wam na koniec teraz rzucić wyzwanie. Are you complete? Czy ty jesteś pełny, pełna? You see, friends, I'm complete. Wiecie, przyjaciele, ja jestem pełny. But you say, Brian, but you've got no arms. Ale powiecie, Brian, ale nie masz rąk.
Friends, I am complete because I have Jesus. Jestem pełny, spełniony, bo mam Jezusa. May, I'm not perfect, am I, dear? May, nie jestem doskonały, prawda? No nie, mówi, że nie. Friends, I'm a sinner saved by grace. Jestem grzesznikiem uratowanym przez łaskę. Friends, I would prefer to have no arms and have Jesus in my heart. Przyjaciele, wolę nie mieć rąk, ale mieć Jezusa w moim sercu. Than have arms and be lost for eternity. Niż mieć ręce, ale być zagubionym na całą wieczność. I'm complete in Jesus. Jestem pełny w Jezusie. Are you complete? A czy ty jesteś pełny? Jesteś pełna? Do you know Jesus? Czy znasz Jezusa? Do you love him? Czy kochasz Jezusa? Friends, if you don't know him today, przyjacielu, jeśli dzisiaj go nie znasz, I would encourage you to get right with God. To zachęcam cię, żeby się pojednać z Bogiem. Just as I did 44 years ago. Tak jak ja to zrobiłem 44 lata temu. Jesus is the same today, yesterday, today, and forevermore. Jezus jest taki sam wczoraj, dziś i na zawsze. There's a wee verse in Revelation 3, verse 20. Jest taki wers w Objawieniu 3:20. And it says, Jesus says, I stand at the door. Gdzie Jezus mówi, stoję u drzwi. And I knock. I pukam. If anyone hears my voice. Jeśli ktokolwiek słyszy mój głos. And invites me in. I mnie mi otworzy. I will come in. To ja wejdę. Into their hearts. Wejdę do jego serca. Friends, I did that 44 years ago. Przyjaciele, zrobiłem to 44 lata temu. And you know what the Holy Spirit is challenging here today. I wiecie, co Duch Święty tutaj dzisiaj mówi? Friends, don't put it off. Nie odkładaj tego na później. Get right with God. Pojednaj się z Bogiem. You'll not be disappointed. Nie będziesz rozczarowany. Because Jesus is simply the best. Bo Jezus jest po prostu najlepszy. God bless you. Niech was Bóg błogosławi. Witamy w społeczności chrześcijańskiej Północ i cieszymy się, że możemy dzielić się Bożym Słowem także w ten sposób. Jeżeli dzisiejsze przesłanie dotknęło twojego serca, możesz nam o tym opowiedzieć, pisząc na adres online@schpunoc.pl. A jeżeli podoba ci się to, co robimy i chcesz pomóc nam się rozwijać, możesz to zrobić. Wejdź na naszą stronę internetową i przekaż dowolną kwotę na konto SCH Północ z dopiskiem multimedia. Cieszymy się, że jesteś z nami i zapraszamy do oglądania kolejnych nagrań.